Dzień dobry, szanowni państwo. To jest kanał Historyczny Dynar, Historical Dynar i jestem Władysław Jacenko. Zwykle jestem moderatorem na tym webinarium. Dzisiaj mamy bardzo takie przyjemne wydarzenie, ze względu na to, że będzie u nas prezentowana książka korespondencja aszmańskiego gubernatora Hoćima Iliasza Kołczaka Paszy ze szlachtą Rzeczypospolitej z lat 1130-1139 i prezentowana będzie przez autorów profesora Dariusza Kałodziejczyka i doktora Mariusza Kaczki. Dzień dobry panie profesorze i nadaję panu słowo. Dobry. Dziękuję bardzo. Ja uruchomię zaraz share screen. Tu widzę, że sami specjaliści są, więc nie będę mówił o rzeczach oczywistych. Postaram się przejść od razu do... Widać to? Nie wiem, czy... Jest, tak? W porządku. Tak jest, tylko poproszę, że się całkiem odłożyć. Aha, właśnie, bo to zależy od... czy ja zrobię przez... Teraz jest lepiej? Teraz tak. Najlepiej. Okay. Jak najlepiej. Dobra. Proszę państwa, no jak historii Hoćimia, myślę, w tym towarzystwie nie muszę przytaczać, tylko no chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten zameczek średniowieczny, on już w XVII wieku nie miał wielkiego znaczenia strategicznego i tam no, zarówno podczas pierwszej bitwy chocimskiej, jak i drugiej w XVII wieku, no to były te wały, które zostały obudowane. Natomiast w XVIII wieku, z pomocą zresztą też francuskich inżynierów, bo mamy dokumenty i w Stambule, i w Paryżu, no, zostały już wykonane te dzisiaj widoczne ze zdjęć lotniczych, to jest zdjęcie z drona obwałowania twierdzy chocimskiej z XVIII wieku. No i to o tym Hoćimiu XVIII-wiecznym będziemy mówić. Po utracie Kamieńca Podolskiego Hoćim w dużym stopniu ma zastąpić Kamieniec Podolski. I to było już widać nawet podczas ewakuacji armat, podczas ewakuacji Janczarów, także chorągwie lipkowskie zostały przeniesione do Hoćimia z Kamieńca. Później, 1713, no tutaj to Lech Memleket Inden Kuliet ile Elcheke, czyli car ma całkowicie wycofać rękę z Lechistanu. I nie ma jeszcze twierdzić, to tak jak te zielone żołnierzyki. Turcy przewidzieli to, że car nie może mówić, że tam jacyś żołnierze są nie moi, bo ja im nie płacę. To takich żołnierzy też macie usunąć z Lechistanu. I no, Hoćim ma tego pilnować. W 1714 roku Hoćim zostaje wyłączony z gospodarstwa mołdawskiego i powstaje tam nahije, czyli taka bardzo najniższego rzędu jednostka administracyjna osmańska. Natomiast najpóźniej, ponieważ znam dokumenty przez feldmarszałka Münicha w sierpniu 1739 roku, bezpośrednio po bitwie pod Stawuczanami, co jest istotne, zostało wtedy zagarnięte archiwum chocimskie. Sama twierdza została odzyskana później na mocy traktatu belgradzkiego, natomiast archiwum chocimskie już zostało. I no, tylko krótka historia, tu państwo wszyscy zakładam znacie, tam Maskowski Archiw Kolegii Inostrannych Dzieł, później przemianowany w XIX wieku na Maskowski Główny Archiw Ministerstwa i lata 40., kiedy powstaje osobno zgada, dzisiejsza RGADA, a osobno MID, Archiwum MID, które dzisiaj jest Archiwum Wniesznej Polityki Rosyjskiej Imperii. No i teoretycznie przed reformą kolegialną to powinno być wszystko w RGADA, po reformie kolegialnej powinno być wszystko w AFPRI, ale jak wiemy, to nie jest prawda. Tu jest przykład tego XIX-wiecznego katalogu z RGADA, gdzie mamy napisane przy ratyfikacji traktatu bachczysarajskiego, że przeniesione do archiwum MIT 19 czerwca, bodaj 1952 rok, czyli jeszcze w latach 50., jeżeli coś uznawano za ważne dla radzieckiej polityki zagranicznej, to te dokumenty były przenoszone do archiwum MID, do dzisiejszego AFPRI. Podobnie traktat karłowicki, podobnie traktaty międzynarodowe też z Rzeczą Pospolitą. Wiele traktatów zostało, mimo że one są wcześniejsze, że są z XVII wieku, znajdują się dzisiaj w AFPRI. A w przypadku dokumentów tureckich często archiwiści nie bardzo wiedzieli, jak zadatować dany dokument, więc te dokumenty też trafiają nie tam, gdzie mają być. To, co dzisiaj jest w AFPRI, to jest tak zwane archiw Kolczak Paszy, fond 26,
Zgodnie z katalogiem 1654-1737, zgodnie z tym, co nam się udało ustalić, najwcześniejszy dokument 1634 i najpóźniejszy 1740, więc trochę szerzej. Zgodnie z na pewno ponad 3000. W 1992 wtedy można było zamówić 5 jednostek tygodniowo. To można, ja sobie wyliczyłem, to wtedy to wyszłoby 500 tygodni w Moskwie. Więc musiałbym 10 lat spędzić w Moskwie, żeby to wszystko zamówić. No, trzeba po prostu byłoby mieszkać. Swietłana Ryszkowa zapowiadała, że ona to będzie robić, ale ostatecznie była tam parę razy, ale nic nie opublikowała na ten temat. I wtedy był też niedostępny katalog Aleksandra Rawicza. Rawicz był studentem, ale później, to już po naszej edycji, jeszcze dostaliśmy maila od znajomego z Ukrainy, że on był zarejestrowany jako kozak. Więc to jest postać, która gdzieś tam wypływa w archiwach XVIII-wieczna, człowiek, który znał osmański. Ale ten katalog był nieobecny. Więc jak ja pierwszy raz zamawiałem, to było tak, że pismo numer jeden, po polski. Pismo numer dwa, po polski. Pismo numer trzy, po turecki. No i zamawiaj człowieku na ślepo 5 jednostek tygodniowo. Natomiast no teraz jest znacznie lepiej, ale to, co nas zachęciło do zrobienia tego, cośmy zrobili, to jest list Sergija Łajewskiego, dyrektora Czernikowskiego Muzeum imienia Tarnowskiego. On napisał do Polskiego Ministerstwa Kultury, informując o tym, że oni mają w zbiorach knigę listów polskich paniów do Chotyńsko-Wapaszy. Mój były student pracował w Ministerstwie Kultury no, i napisał do mnie, żebym coś pomyślał. Ja powiedziałem, że to pewnie jest kawałek archiwum Kolczaka-Paszy. Myśmy pojechali do Czernichowa, pozwolono nam skorzystać z tego, zrobić zdjęcia i oczywiście to jest kawałek archiwum Kolczaka-Paszy. Więc moja pierwsza myśl była taka, jak Państwo macie mapę, jakby jechać z Chocimia do Moskwy razem z tym archiwum, no to po prostu z wozu spadło, prawda? Mogło spaść w Czernichowie. Oni dokładnie tak nie jechali, no to jakby pewnie płynęli, wiemy, że do Kijowa to archiwum najpierw poszło, potem by płynęło Desną pewnie. Natomiast to nie jest coś, co spadło z wozu, ponieważ my mamy dokumenty po polsku zarówno w Czernichowie, to po prawej to jest Czernichów, jak i w Moskwie. I w Moskwie jest więcej tych listów. W Moskwie jest około 400 listów, w Czernichowie tylko 275. Ale w Czernichowie to są niemal wszystko listy do Kolczaka-Paszy i często o treści politycznej. Natomiast w Moskwie to są w dużym stopniu listy nie do Kolczaka-Paszy, ale do jego sekretarza Piotra Pawłowskiego. Dla historyków tak ze szkoły Annal, to dzisiaj te listy do Pawłowskiego mogą być ciekawsze, bo tam jest na przykład o tym, że nie wiem, Pasza wysyła zegarek, żeby go naprawić we Wrocławiu czy w Krakowie, wysyła arbuzy, więc takie codzienne życie, prezenty, gift giving, to wszystko. Natomiast te listy, które są w Czernichowie, to jest polityka. I prawdopodobnie wyodrębniono już wtedy pewnie na użytek generał-gubernatora kijowskiego listy o znaczeniu politycznym z tego archiwum i one dzisiaj po prostu są w Czernichowie, z Kijowa pewnie trafiły do Czernichowa. Proszę Państwa, no więc powrót do AFPRI. Teraz się, jak już dostaliśmy to, to stwierdziliśmy, że chcemy to wydawać, że wydamy to, co mamy w Czernichowie, plus spróbujemy, zobaczymy, co się da z AFPRI. Z AFPRI łatwo nie jest, jak wiadomo. Wciąż nie można robić zdjęć. Dostęp jest trudny, no niemniej nam się udało być w sumie 4 razy w AFPRI. Byliśmy we wrześniu 17 razem z Mariuszem Kaczką, 2 tygodnie i potem ja jeszcze jeździłem tak po 2 tygodnie w 2018, w 2019, tuż przed pandemią zdążyłem w lutym 2020, tuż przed wydaniem jeszcze ostatnie dokumenty zamówiłem. Co istotne, proszę Państwa, naprawdę trzeba docenić. Mogłem z Warszawy zadzwonić na biurko dyżurne i zamówić dokumenty. Jak przyjeżdżałem do Moskwy, to te dokumenty na mnie już czekały. Jak ktoś z Państwa pracował w AFPRI, to doceni. Jednego tomu nam się nie udało do końca zobaczyć, bo był niedostępny z powodu restauracji. Tomu 25. A dzisiaj to już nie jest 3000 dokumentów, tylko 27 teczek. No i skoro można zamówić 5 teczek w tygodniu, prawie nigdy się nie udawało, żeby 5 dostać, no ale prawie. Więc nam się udało praktycznie te tomy przejrzeć. Nie wszystkie, ale 3 tomy są opisane dosyć dokładnie przez Rawicza. Więc w sumie żeśmy 4 tomów nie widzieli, ale co jest w 3 wiemy. Nie wiemy, co jest w 1 tomie. Proszę Państwa, i to jest co ciekawe. To nie jest tylko archiwum Kolczaka-Paszy. Tam wrzucano często, i to już pewnie od XVIII wieku, rzeczy po turecku, które były związane z Imperium Osmańskim. Z ważnych rzeczy. Tam są dokumenty z Azowa, z Azaku, po zdobyciu twierdzy przewiezione do Moskwy.
Mamy tam kilkadziesiąt dokumentów z Azowa, więc archiwum azowskie częściowo. Mamy archiwa, zwłaszcza z poselskiego prikazu tatarskie, dwa listy przymierne, dwa listy Achtname, w ogóle stłamszone do szóstego tomu, tak zgięte niemalże, są piękne listy przymierne z kolorowymi tugrami. Pierwsze to jest Dżanibeka Gieraja do Michała Romanowa, drugi Islama III Gieraja do Aleksego Michajłowicza, 1634-1646. I tych tekstów już, coś się z nimi działo, ich nie było w archiwum prikazu w 1864. Weljaminow, Ziernow i Fajshanow opublikowali te dokumenty, ale na podstawie kopii, nie na podstawie oryginałów. Ja ich szukałem w Rgada w 2009, nie znalazłem, no i okazało się, że są u Kolczaka. Też trochę innych dokumentów tatarskich. Mamy też archiwum Agi Janczarskiego Perekopu. Po prostu podczas szturmu w Perekopie też dokumenty, które znaleziono, wrzucono do Kolczaka Paszy. Archiwum prywatne Hatibzade Jahdi Paszy, gubernatora Oczakowa, też po zdobyciu Oczakowa. I to są też dokumenty, kiedy on był w niewoli rosyjskiej. Pisali do niego członkowie rodziny, przyjaciele, którzy mówili, że będą się starali, żeby go wykupić. To, co dla Państwa powinno być specjalnie ciekawe, są ewidentnie dokumenty z archiwum hetmanów zaporowskich. Najstarszy, ja to często szybko przeglądałem, miałem często jeden dzień, żeby przejrzeć 400 stron, więc to trzeba tam pojechać i już robić, to już następne pokolenie niech to robi. List Kara Mustafy Paszy, jeszcze jako trzeciego wyzyra do Piotra Doroszenki. List Szejtana Ibrahima Paszy do kozackich przywódców w Czechryniu, bez daty, ale prawie 1677, informujący o zdradzie Piotra Doroszenki, znaczy on ich informuje o zdradzie Doroszenki i o tym, że teraz mają się podporządkować Juriowi Chmielnickiemu. Wiele listów do Iwana Samojłowicza i Iwana Mazepy, więc ewidentnie to są listy tureckie z archiwum hetmanów zaporowskich. No i najpóźniejszy dokument to jest ferman Mahmuda II, jakby wyznaczający Mubadele, czyli tą wymianę pograniczną, kiedy jednocześnie ratyfikacja traktatu belgradzkiego miała być poselstwo rosyjskie do Konstantynopola i poselstwo tureckie do Petersburga. Teraz, co jest z archiwum Kolczaka Paszy? No to w publikacji jest, to są fermany sułtańskie, listy wielkich wezyrów, kajmakamów, kiachi wezyrskiego, listy hanów krymskich, także książąt krymskich, pisma, bardzo dużo pism Grzegorza Giki i Konstantyna Mavrokordatosa. Oni byli naprzemiennie gospodarami Mołdawii i Wołoszczyzny w tym czasie, wszystkie w języku osmańsko-tureckim. Bardzo ważna postać to jest Mehmet Emin Aga. To był na początku kiachia Iliasza Kolczaka, czyli taki jego reprezentant w Stambule. Natomiast później on już nie wiemy, ja nie wiem tego, czy on był nadal kiachią, czy nie. Natomiast nadal siedział w Stambule. On przekazywał informacje, że tam ten ci zagraża, ten ci chce zabrać stanowisko. Han był, cię popierał, więc masa takiej inside knowledge, ile trzeba zapłacić. Mam nawet listę, ile trzeba zapłacić komu za stanowisko. I on później był nadzorcą mennicy, Darbhane. Miałem tydzień temu rozmowę z Alim Jajdziolu ze Stanfordu i on teraz pracuje nad dokumentami, z właściwie całym systemem, siecią Mustafy Bayraktara początku XIX wieku i powiedział mi, zupełnie niezależne jego odkrycie, że bardzo dużą rolę w takim networkingu odgrywał właśnie szef Darbhane. Więc tu widzimy, że kilkadziesiąt lat wcześniej szef Darbhane, czyli mennicy, jednocześnie odgrywa dużą rolę polityczną właśnie w networkingu. Dobra, no co dalej mamy? No listy, pisma innych gubernatorów Benderu, no Numan Pasza i Veli Pasza, kurierzy, Mehmet Efendi jedzie do Warszawy, Mehmet Said Efendi, później zwłaszcza Mustafa Munif Efendi na kongres w Niemirowie. Oni przejeżdżają. Oprócz tego mamy też listy francuskiego ambasadora w Stambule, markiza de Villeneuve'a po turecku, które były kierowane do Kolczaka Paszy. Beraty sułtana Mahmuda, który nadawał timary, czyli lenna wojskowe, żołnierzom chucimskiego garnizonu. 300 beratów przyznających uposażenie żołnierzom formacji Goniuli. Te beraty akurat pochodzą prawdopodobnie nie z Chocimia, tylko z archiwum Ceraskiera Benderskiego Velego Paszy. One się prawdopodobnie dostały w ręce rosyjskie podczas bitwy pod Stawuczanami, ale od samego początku były razem z archiwum chocimskim. Prawdopodobnie Rosjanie je od razu razem zawieźli do Moskwy. Bardzo ciekawe są skargi mieszkańców Chocimia.
do Paszy i do miejscowych kadich. Tutaj no, dwa imiona kadich znamy, Abdulaziz Efendi i Abdulbaki Efendi. Bardzo wiele takich codziennych elementów życia tam wychodzi. I oprócz tego typowe fragmenty defterów, księgi rachunkowe, rejestry żołdu, informacje o taamirach, czyli naprawach twierdzy, remontach twierdzy, dużo na temat formacji wojskowych także Tatarów litewskich. Tatarzy litewscy głównie służyli w formacjach lekkiej jazdy, między innymi formacja Farisan. I bardzo wiele tłumaczeń listów przychodzących z Rzeczypospolitej. Po tych tłumaczeniach widzimy, że ich było znacznie więcej, tych listów przychodziło znacznie więcej niż dzisiaj się zachowało w archiwum. Na przykład mamy kilka tłumaczeń listów Stanisława Leszczyńskiego, a ani jeden oryginalny list Stanisława Leszczyńskiego nie zachował się w archiwum Kolczaka Paszy. Więc prawdopodobnie te listy Stanisława Leszczyńskiego były wysyłane do Stambułu i albo tam dzisiaj są, albo zaginęły. Więc listy, podobnie Stefan Humiecki, wojewoda podolski, wiemy, że on bardzo intensywnie korespondował z Kolczakiem Paszą, natomiast jego oryginalnych listów też się w archiwum ochocimskim żaden nie zachował, a zachowały się tłumaczenia na język turecki. Co dalej? Pochodzenie Kolczaka Paszy. Jonne Kulcze, znany mołdawski kronikarz, napisał, że Kolczak Pasza był poturczonym Serbem z Bośni. I myślę, że można wierzyć Nekulczemu. No, gdyby Kolczak był Mołdawianinem, tak jak niekiedy w popularnej literaturze można było znaleźć, no to myślę, że mołdawski kronikarz by o tym wiedział. Skoro mołdawski kronikarz odmawia Kolczakowi bycia Mołdawianinem, to może mieć sens, że był Serbem z Bośni. Jeśli był Serbem, to łatwo mu było się nauczyć języków słowiańskich, a wiemy, że po polsku nie tylko mówił, ale też pisał. I Jonne Kulcze podaje też informację, że już podczas kampanii pruckiej Kolczak był w rejonie Chocimia. Prawdopodobnie Kolczak znajdował się w orszaku pierwszego gubernatora Chocimia, Abdiego Paszy. Później w 1718 roku brał udział w wojnie z Austrią, w walkach w Siedmiogrodzie, stąd nawiązał kontakty z węgierskimi zwolennikami Rakoczego i później te korespondencje utrzymywał. Na przykład Adam Jaworka pisał do Kolczaka jeszcze w latach 30. Te listy Węgrów są z reguły po łacinie. I tutaj też pojawia się w kronice Gików, w kronice rumuńskiej, informacja, że Kolczak był przywódcą wojsk lewego skrzydła, tu po grecku Solkol Agasy. Jest to prawdopodobnie błąd, ponieważ on był dowódcą prawego skrzydła, a nie lewego skrzydła, ale informacja ogólnie nie jest zupełnie bałamutna. Mamy z tego samego czasu oryginalne źródło tureckie wydane przez Strasimira Dimitrowa i mamy informację, że Kolczak był dowódcą prawego skrzydła formacji Gönüllich, tu Agai Gönülliani Yemin. I też mamy polskie źródło, list Adama Mikołaja Sieniawskiego, gdzie Kolczak jest tytułowany Sawkułem na Chocimiu, więc to słowo Sawkol to jest prawe skrzydło, więc polskie Sawkuł jest nawet dobrze oddanym w wymowie tatarskim, to tureckim określeniem prawe skrzydło. Stefan Humiecki, wojewoda podolski, potwierdza też, że Kolczak od bardzo dawna siedział w Chocimiu. Mamy list z 1935 roku, gdzie Humiecki wspomina, że od 20 lat, znaczy Kolczak pisał do Humieckiego, że od ponad 20 lat siedzi w Chocimiu. Natomiast Kolczak nie był paszą. Paszą chocimskim dostał dopiero w 1730 roku. Wcześniej znajdował się w garnizonie, ale no, na niższych stanowiskach. To bardzo ciekawy list Froniana Schellinga, który mamy w tym archiwum z 1729, jest adresowany do Beja Prejrzyńskiego. Myśmy z Mariuszem mieli początkowo kłopot z identyfikacją tego. Otóż Prejrzyń to jest Prizren w dzisiejszym Kosowie i wiemy z jednej z kronik osmańskich, z kroniki Czelebizade Ismaila Asema Efendiego, że w 1727 lub 8 roku Kolczak otrzymał sandżak prizreński, czyli prowincję Prizren jako gubernator, przy czym Kolczak w tym czasie siedział w Chocimiu. On otrzymywał tylko pieniądze, dochody z Kosowa, z Prizren, natomiast siedział w Chocimiu.
i ostatecznie w miarę dokładnie możemy ustalić, kiedy on został gubernatorem chocimskim. Michał Walerian, książę Woroniecki, w 1931 roku wspominał, że jeszcze jak rok wcześniej byli panowie podolscy w Chocimiu, to jeszcze był przeszły pasza, czyli Kolczak jeszcze w 1930 nie był. Natomiast został prawdopodobnie właśnie na początku 1730 roku paszą, gubernatorem chocimskim. Następny jego awans to są dopiero lata 30, 36, kiedy otrzymał prawo noszenia trzech buńczuków i formalny tytuł wezyra. Gubernatorzy dużych prowincji osmańskich mogli mieć dwa buńczuki albo trzy buńczuki. Taki zwykły pasza to był pasza dwubuńczuczny. Natomiast pasza z tytułem wezyra to jest pasza nazywany w tym czasie trójbuńczuczny. Po polsku słowo trzytulny. Tutaj Filip Orlych, pisząc Kałszan, gratuluje Kolczakowi paszy trzytulnej preeminencji. Trzytulnej, a zatem wezyrskiej preeminencji. Filip Orlych świetnie się orientował w hierarchii osmańskich gubernatorów, osmańskich dostojników, więc tutaj możemy mu ufać. To słowo tu po turecku tu znaczy to samo co buńczuk. Oba słowa są zresztą tureckiego pochodzenia. No, dzisiejsi Polacy, czy moi dzisiejsi studenci by raczej nie wiedzieli, co to znaczy tu, czy co to znaczy trzytulny. Orlych znał zresztą Kolczaka jeszcze z lat 20., kiedy przejeżdżał przez Chocim w 22 roku, to był chory, Kolczak mu posyłał herbatę, mamy tam opisane w pamiętniku Orlyka, że tam na kwaterę dostawał właśnie herbatę. Po kapitulacji Chocimia Kolczak zostaje wysłany do Kijowa, stamtąd dalej w głąb Rosji, wiemy, że był w Petersburgu, odwiedzała go między innymi Regina Pirsztynowa, która sporządziła pamiętniki ze swoich podróży po Europie Wschodniej. W 1941 roku Kolczak Pasza zostaje wypuszczony, wraca do Chocimia, zostaje ponownie gubernatorem, ale bardzo szybko umiera. Jan Świrski wspominał w jednym z listów, że możliwe, że Kolczak został otruty. Nie mamy żadnego poświadczenia z innych źródeł. W Wikipedii można znaleźć zupełnie bałamutną informację, zarówno w Wikipedii po ukraińsku, jak i po rumuńsku i chyba po polsku też, że Kolczak Pasza wstąpił na służbę Józefa Potockiego i zmarł w Żytomierzu w 1943 roku. No to jest nieprawda, ale dał się na to nabrać Tomasz Ciesielski, który niedawno wydał korespondencję Potockiego z lat 1939 roku. Z korespondencji mamy też informacje o rodzinie Paszy, między innymi o dwóch synach, o szwagrze, nawet pozdrowienia dla żony się pojawiają. Jest też bardzo ciekawy list, który znalazłem w Moskwie, tutaj ten po prawej stronie. On jest podpisany Walidei Aziz, czyli matka drogiego i napisane później Zaudzai al-Hadzi Baba, czyli żona Hadzi Baby. Jest to prawdopodobnie list pisany przez starszą kobietę. Ona pisze o tym, że czuje się samotna. No, biorąc pod uwagę, że znajduje się ten list w archiwum Kolczaka, to bardzo możliwe, że jest właśnie do niego pisany. No i jeżeli ona pisze, że jest matką drogiego, to może chodzić o samego Kolczaka. Z drugiej strony w Turcji do dzisiaj starsza kobieta do młodszego mężczyzny może się zwrócić, że jest jego matką. To jest używane, tak jak zwracamy się, nie wiem, do starszego mężczyzny, starszy bracie po turecku, więc to może, ale nie musi być list matki Kolczaka. Pytałem nawet Leslie Pearson, autorkę chyba najlepszych książek na temat haremu osmańskiego i no nie była w stanie rozstrzygnąć, czy to mogło być pisane przez matkę. Natomiast starszy syn Kolczaka, Ahmed, kandydował po śmierci ojca o stanowisko gubernatora chocimskiego. Wiemy, że przegrał w 1941 roku i gubernatorem Chocimia został Sulejman, syn Abdiego Paszy, pierwszego gubernatora. Więc tu widzimy taką typową sytuację, że o stanowisko Paszy Chocimskiego ubiegają się synowie poprzednich dwóch gubernatorów. Pierwotnie wygrał Sulejman, ale wiemy, że ostatecznie Ahmed też został gubernatorem Chocimia. W 1743 roku już wysyła listy do Pawła Benoego podpisane Ahmed Kolczak, pasza chocimski. Więc no w pewnym sensie dwa pokolenia Kolczaków służyły w Chocimiu na stanowisku gubernatorów tej twierdzy. Kolczak dostawał z
paszporty, wyraźne nakazy prowadzenia wywiadu, utrzymywania dobrych stosunków z Rzeczpospolitą. Tutaj mamy właśnie cytat z listu wielkiego wezyra Ibrahima Paszy, że ma właśnie utrzymywać tradycje wynikające z przyjaźni i bliskości między Rzeczpospolitą a Chocimiem. Hekim Olum Ali Pasza, kolejny wezyr, wyraźnie napisał Paszy Chocimskiemu, że ma być okiem i uchem. Czeszm Ogusz Olub, ma być okiem i uchem śledząc w okolicy i na pograniczu. Sieć korespondentów, tym się Mariusz będzie bliżej zajmował, liczyła niemal 100 osób i to mówimy tylko o korespondencji polskojęzycznej. Jak już wspominałem, nie ma oryginalnych listów Stanisława Leszczyńskiego, natomiast zachowały się tłumaczenia, więc na pewno Leszczyńskiego listy też się znajdowały w tej kolekcji. Podobnie Jana Tarły, Stefana Humieckiego, których jest znacznie mniej niż było pierwotnie. Tutaj statystyka, a tym się też Mariusz będzie dokładniej zajmował. No, mamy, niektórzy korespondenci Kołczaka pisali kilkadziesiąt listów do niego, przy czym to, co się zachowało do dzisiaj, to jest tylko skrawek. Na pewno tych listów było znacznie więcej. Kto pisał was? Zawodowi oficerowie, wojewodowie, dyplomaci, sędziowie pograniczni. I no, kwestie polityczne, o tym dosyć krótko. Niby korespondencja, którą wydaliśmy, obejmuje 9 lat, natomiast połowa z tej korespondencji to są listy pochodzące tylko z 3 lat kryzysu dynastycznego w Rzeczypospolitej pomiędzy elekcją Stanisława Leszczyńskiego a interwencją rosyjską i Sejmem Pacyfikacyjnym. Aż 81 listów, czyli mniej więcej 1/4 listów pochodzi tylko z 6 miesięcy od wkroczenia wojsk rosyjskich na Ukrainę i Podolę w końcu grudnia 1933 roku, a kapitulacją Gdańska w lipcu 1934. Tam no, też dużo mamy informacji. Potyczka partii Michała Potockiego pod Sołopowcami na Podolu. Wtedy szlachta masowo próbuje uciekać, wysyła rodziny, wysyła stada bydła i koni na turecką stronę Dniestru. Mamy na przykład żona dzierżawcy Żwanieckiego Ludwika Linkiewiczowa, która pisze do Kołczaka Paszy, no, pyta go, czy może się czuć bezpiecznie w Żwańcu, a jeżeli nie może, to prosi o to, żeby Pasza się zgodził, żeby ona razem ze swoimi poddanymi przeprawiła się na turecką stronę Dniestru. Co ciekawe, również ksiądz miejscowy z Mielnicy też prosił Paszę o to, żeby mógł przejechać na turecką stronę. No, woleli jechać do Turków niż czekać na wejście wojsk rosyjskich. Mamy no, masę listów właśnie proszących miejscowej szlachty podolskiej, proszącej o to, żeby mogli swoje konie przeprawiać na stronę turecką. Też Potocki czekał na, przygotowywał tratwy po to, żeby Tatarzy mogli wjechać do Rzeczypospolitej jako sojusznicy. Pierwotnie Tatarów nie chciano na Podolu. Proponowano, żeby Tatarzy od razu uderzyli na Moskwę, a nie przechodzili przez ziemię Rzeczypospolitej. Później no już w desperacji oni byli gotowi nawet, żeby ci Tatarzy przejeżdżali przez ich ziemię. Kapitulacja Brodów, czerwiec 1934 roku i Gdańska, to jest początek końca, chociaż wojna podjazdowa na Podolu jeszcze trwała do 1935 roku. No i takim symbolicznym zakończeniem naszej wstępu do naszej edycji jest moment, w którym wojska feldmarszałka Münicha weszły do Bachczysaraju, czyli doszło do tej wymarzonej wcześniej wojny turecko-rosyjskiej. Natomiast w Warszawie już się toczył Sejm Pacyfikacyjny, więc wojna w Rzeczypospolitej już się dawno skończyła. Tutaj mamy już mało czasu. Chciałem tylko zwrócić uwagę na różne elementy bardzo ciekawe, chyba głównie dotyczące kobiet. Taką pewną strategią na ucieczkę, na rozwód i na ucieczkę od męża było przejście na drugą stronę i przyjęcie religii drugiej strony. Mamy przykłady Polek czy Polki, która przyjęła islam, przejechała na stronę turecką. Mamy też przykłady Turczynki, muzułmanki, która z kolei udaje się na stronę polską, przyjmuje chrześcijaństwo i wtedy już jej nie można wydać byłemu mężowi. I ostatni może wątek, jest mój ulubiony list dotyczący no, niemalże afery miłosnej. Pisał ten list, no, na pewno on powstał pod piórem tureckiego skryby, natomiast prawdopodobnie sprawę przedstawiał rusiński poddany Porty, to jest napisane Ustian, Bandei Ustian, czyli no, imię raczej ruskie, proszący Kadiego Chocimskiego, przedstawiający sytuację, że on od
trzech lat żył z kobietą, żył z żoną, którą sobie wybrał. Natomiast teraz przyszedł z polskiej strony jakiś inny chrześcijanin, tu napisane z Zinnike Feresi, czyli właśnie no, przyszedł i powiedział, że to jest moja żona, że ja tę żonę od ciebie nawet siłą odbiorę. I co ciekawe, muzułmański sędzia jest proszony o to, żeby spytał kobietę, z którym z mężów ona chce pozostać. Nie wiemy, jak ta sprawa się skończyła. Władze osmańskie musiały być w trudnej sytuacji, no bo z jednej strony powinny były popierać swojego własnego poddanego, no to ich poddany prosi o pomoc. Z drugiej strony Kolczak Pasza miał wyraźne przykazy, żeby utrzymywać dobre stosunki z Rzeczpospolitą. Więc skoro Rzeczpospolita by popierała swojego poddanego, no to wypadałoby tę kobietę wydać. Nie wiemy, jak to się skończyło. Bardzo często w takie sprawy nie znajdują zakończenia w źródłach. No to głównie kopie z aktów sądów pogranicznych. Jeden ciekawy dokument dokumentujący siatkę złodziei działających na pograniczu polsko-tureckim w XVIII wieku. Łącznie w korespondencji zachowały się oryginalne listy 93 osób, w tym 4 kobiet i 2 księży. Jeżeli chodzi o paszę, to profesor też tutaj już wspomniał. Podstawowe informacje, może dodam tylko z najważniejszych informacji, że pasza potrafił także pisać po polsku. Z okresu zanim został paszą chocimskim, zachowały się listy pisane jego ręką do Adama Mikołaja Siniawskiego z początku lat 20. W rękopisie czerniechowskim zachowały się też wprawki pisane ręką paszy, w których kopiował linie z listów, które dostawał. Najprawdopodobniej po to, żeby wprawić rękę do pisania w języku polskim. Dobrze, i teraz myślę, możemy przejść do tego, do tej sieci kontaktów paszy. Jeżeli chodzi o tą sieć kontaktów, można tutaj zauważyć kilka bardzo konkretnych grup. Taką najważniejszą i podstawową grupą są wojskowi działający w strukturach wojskowych Rzeczypospolitej, Wojsku Koronnym. I to są ogromne ilości listów właśnie pisanych każdą pocztą różnych oficerów i wojskowych stacjonujących na pograniczu Rzeczpospolitej z Imperium Osmańskim. I to jest, zdaje się, większość z tej korespondencji, którą opublikowaliśmy. Do tego dochodzą także grupa, którą nazwałbym szlachta i szlacheccy informatorzy. Są to po części osoby też piastujące różne, posiadające różne tytuły wojskowe, ale także szlachta bez tytułów wojskowych, które po prostu regularnie i każdym pocztą pisze, jak w przypadku na przykład Stanisława Jabłonowskiego, którego podpis tutaj widzimy w prawym dolnym rogu, takie bardzo ciepłe i osobiste listy do paszy. I regularnie oni też korespondują z paszą. Dalej możemy wyróżnić także drobną grupę księży, pojawia się bodajże 2 księży, o ile dobrze pamiętam, którzy także piszą do paszy. Jeden z przykładów podam także na ciekawszych, na jednym z następnych slajdów. Pojawiają się także kobiety. Kobiety generalnie korespondują z paszą w zastępstwie swoich mężów. Zazwyczaj, kiedy nie ma męża na pograniczu, to kobieta wtedy wysyła list do paszy w jego zastępstwie. Jedną bardzo ważną grupą też wśród korespondentów są dyplomaci Rzeczypospolitej, praktycznie jak też dyplomaci zagraniczni, którzy pracują w Rzeczypospolitej, czyli przykładowo Monti, który pisze do paszy po polsku, wiedząc, że w Chocimiu, czy też w kancelarii chocimskiej najpewniej nikt nie byłby w stanie przeczytać listów francuskich i pisze je w języku polskim. Czy też wszyscy praktycznie polscy dyplomaci, jacy przejeżdżają przez Chocim, jadąc do Konstantynopola. Oni wszyscy regularnie korespondują z paszą, nie tylko w okresie, w którym jadą na misję, ale także po jej zakończeniu kontynuują tą korespondencję. Można też wyróżnić drobną grupę kozaków, którzy także wymieniają listy z paszą. Wśród najważniejszych, myślę, można wyróżnić Sawę Czałyja i braci Mierowiczów, Iwana i Fedora. Tutaj podam też jeden z przykładów na następnych slajdach. Okay, jeżeli chodzi o przykład, jednym z najlepszych przykładów wojskowych jest, myślę, ten list, cytat z listu Karla von Lusekana, jednego z oficerów Wojska Koronnego, który stacjonował w Żwańcu. I w tym liście, jak Państwo mogą zobaczyć na końcu, prosi on o pozwolenie żonie mojej i wszystkim damom, żeby mogły przyjechać do Chocimia. Najprawdopodobniej na zakupy, ale także, żeby zobaczyć się po prostu ze szlachtą, z paszą.
osobiście. Dodatkowo mamy do tego informatorów i pośrednich... Przepraszam, on jest chyba Krzysztof jednak. Myśmy strasznie z tym dużo czasu spędzili, ustalając, próbując się śledzić, bo podpisane jest C litero, nigdzie tak. Chyba był Krzysztof. Przynajmniej wygląda na to, w jakichś tam polskich zbiorach jest Krzysztof. To drobnostka, ale... Jeżeli chodzi później o szlacheckich informatorów, to jednym z takich najważniejszych, najciekawszych jest Józef Scipion, pochodzący z włoskiej szlachty, która z Litwy przeniósł się na południe korony. I on odgrywał rolę pośrednika między polską szlachtą, a też dyplomacją francuską w Stambule i regularnie przesyłał informacje, jak wynika z tego listu Paszy, wiadomości publiczne, ale też gazety pisane i prosił też o przesyłanie listów dalej do Stambułu, do dyplomacji francuskiej. Bardzo ważną grupą też wśród tej szlachty i szlacheckich informatorów są sędziowie pograniczni, jak na przykład Jan z Romanowa-Świrski, który w tymże liście dziękuje Pasze za przesłane arbuzy i jednocześnie uprasza także o niewielki namiot o jednym drągu dla mnie, gdyż mi jest bardzo potrzebny. Jest to jedna taka ciekawostka życia codziennego, ale tego typu prośby pojawiają się niezwykle regularnie w tych listach. Często właśnie umieszczone są na końcu listu bądź w postscriptum. I też wśród dyplomatów, co ciekawe, dyplomaci wykorzystywali Chocim jako rodzaj ośrodka kurierskiego, możemy powiedzieć, w XVIII wieku i często zdarzają się tego typu prośby o przesyłanie dalej listów do Stambułu. Szlachta Rzeczypospolitej, jak też tutaj w tym przypadku Monti, świetnie wiedzą, że system poczt oficjalnych Imperium Osmańskiego działał świetnie i wszyscy chcieli mieć do niego dostęp. Dlatego bardzo często pojawiają się w nim prośby o przesyłanie ekspedycji, tak jak w tym przypadku do Stambułu. Dalej mamy też przypadki takich osób jak tenże Wojciech Popławski, który przez długi okres czasu mieszkał w dobrach Paszy, właśnie głównie w okresie inwazji rosyjskiej na Rzeczypospolitą i nie chciał też wracać, jak wynika z tego listu, przez dosyć długi okres czasu do Rzeczypospolitej. Mamy też ten ciekawy przykład księdza Stanikowskiego, który także w okresie tej inwazji rosyjskiej ukrywał się w dobrach Paszy, czy też prosił o pozwolenie na ukrycie się w dobrach Paszy po drugiej stronie, czyli po stronie osmańskiej w 1734 roku. To jest jeden z najciekawszych przykładów wojskowych, list komendanta Kamieńca Polowskiego o pomienionym Mustafie, który przyjechawszy tu z cytrynami i pomarańczami przeciwko wszelkiej modestii, zwyczajowi i wiary, jako na samym przedburze się upił, a potem o północy naszedłszy stancję porucznikowej Karwowskiej, pomienioną młodą damę nieprzystojnie infestował. Historia kończy się pozytywnie dla pomienionego Mustafy. Na końcu listu Schilling wspomina o tym, że uwalnia go właśnie dla konserwacji tej nienaruszonej przyjaźni między Rzeczpospolitą a Turcją Osmańską i zostaje on ostatecznie uwolniony. Na koniec też kilka przykładów z tego, co może być dla Państwa najbardziej ciekawe, jeżeli chodzi o tą korespondencję, czyli listy kozaków. W korespondencji jest kilka listów Mirowiczów, braci Mirowiczów i jeden list z Sawy Czałuja. W liście Sawa tym bardzo, tutaj zostawiłem jeszcze ten język w takiej formie, w jakim był, to jest pierwotna transkrypcja, w której dziękuję on za ochronę Paszy w okresie też inwazji moskiewskiej, więc najprawdopodobniej Sawa Czałuj i także ukrywał się pod skrzydłami Kołczaka Paszy w okresie inwazji rosyjskiej na Rzeczpospolitą. Z kolei bardzo ciekawe osoby to bracia Mirowicze, Fedor, który w polskiej korespondencji podpisuje się jako Teodor i Iwan, podpisujący się jako Jan w polskiej korespondencji. Teodor w latach 30. głównie przebywał na Krymie, większość jego listów jest z Bakhczysaraju i tak jak w tym liście, którego Państwo tutaj mogą zobaczyć przykład, w większości informuje on Paszę o tym, co dzieje się na Krymie i o tym, co dzieje się wśród kozaków. Dodatkowo mamy też bardzo interesujący list kobiety podpisany jako Nafia Kałmucka Pułkownikowa, w której prosi ona o futro na wesele swojej córki.
zachował się tylko jeden taki list. Jest on też bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o jego oryginalny język, właśnie z takim bardzo mocnym nalotem wschodnim. Dodatkowo, jak też wspomnieliśmy, tych listów nie opublikowaliśmy, ale większość tomu teczki numer 2 w Moskwie to są listy do sekretarza Piotra Pawłowskiego, które są bardzo bogate, jeżeli chodzi o informacje dotyczące życia codziennego. I tutaj mamy po prostu ogromne listy zakupów, które szlachta, bądź też przykładowo sędziowie pograniczni, wysyłają do Pawłowskiego, prosząc o załatwienie tychże konkretnych rzeczy. Tutaj na przykład Lastek Cieński, jeden z, także z korespondentów Paszy, prosi o konia, namiot, saki i dzidę. Przesyłał on także, na końcu listu wspomina także o zegarku, który Pasza przesłał do niego, aby został naprawiony w Rzeczypospolitej. Także tego typu informacje pojawiają się praktycznie cały czas. Sędziowie pograniczni szczególnie wykorzystywali tą swoją pozycję na pograniczu jako mediatorzy do tego, żeby zamawiać bardzo najróżniejsze produkty, jak w tym przypadku Jan Romanowa-Świrski, jeden z takich najbardziej aktywnych sędziów na pograniczu, zamawia w tym liście namioty, ale ma też bardzo konkretne żądania, jeżeli chodzi o produkty, jakie chce. Zamawia także 6 ok kawy, ale tylko zielonej przedniej po 2 lewy oko, w zapieszczętowanych torbach, ale także mydła 2 oka w tabliczkach, cybuchy 2 i tytuniu najlepszego. I o to prosi swojego kochanego Pawłusia, co wskazuje na bliską relację pomiędzy tym, że sędzią pogranicznym a sekretarzem Paszy. O czym profesor wspomniał, wyraźnie widać też w tej korespondencji tą stronę polityczną. W latach 30. ta korespondencja jest najbardziej intensywna, szczególnie w drugiej połowie lat 30. I dotyczy ona głównie wojsk rosyjskich i planowanej współpracy między Konfederacją Dzikowską Rzeczypospolitej i Imperium Osmańskim przeciwko właśnie Rosji. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ale pojawia się ten wątek polityczny praktycznie non-stop w tych listach, tutaj przykładowo w dwóch listach od Józefa Potockiego. Na koniec krótkie podsumowanie. Myślę, że ten koncept przyjaźni pojawia się tutaj jako główny w tej korespondencji i bardzo, myślę, wyraźnie wynika to z lektury naszej edycji. Dodatkowo to, co z niego wynika, to także ten fakt, że w XVIII wieku Chocim funkcjonował jako centrum zakupów, swoisty hub informacyjny, ale także bezpieczne miejsce dla polskiej szlachty, kozaków, a nawet kobiet i księży. Wynika także z tej korespondencji, można w niej zauważyć ograniczoną współpracę polityczną, ale bardzo szeroką wymianę informacji wywiadowczych, czy też gazet drukowanych i rękopiśmiennych. W XVIII wieku, też szczególnie w okresie, kiedy gubernatorem chocimskim był Iliasz Kołczak-Pasza, widać, że nie istniały praktycznie te problemy językowe w kontaktach między polską szlachtą a Paszą, właśnie w związku z tym, że posiadał on polskiego sekretarza, jak i w związku z tym, że sam władał całkiem nieźle polszczyzną. To z mojej strony by było na tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie korespondencji Paszy i jego networku, i myślę, że możemy powoli przechodzić do dyskusji. Dobra, dziękuję bardzo. W takim razie prosiłby, żeby ci, kto chcą już stawić pytanie, korzystali się albo z funkcji podjęte ręki, albo pisali o tym w czat. W taki sposób będzie możliwe ustanowić kolej postanowy pytania. Ja może zaczynam pierwszy, kto nie chce. Tak. Proszę, panie profesorze. A ja będę po ukraińsku, bo tak jest za rano dla mnie polsko mówić. Nadzieję, że wszystkim nie rozumiem. Very interesting, dużo ciekawe. Mnie pytanie jest, paru pytań. Zaczynamy z prezentacji. Było warto chyba zagadnie robić sobie jakiś tablicz, graf, z tego, że wy majcie znajdę.
маєте якісь bar graphs, дати типу документів, які роки, що є, принаймні те скупчені з колчак паше, що ви знаєте, все. Я тільки розумію, ви не провірали всі документи, ви тільки знаєте вашу крес. То було б цікаво. Друге питання щодо Дорошенко період. Як я зрозумів, то є Томас Шитий, так? Так що я можу замовити одне справу, я можу бати всі там 200 чи 100 документів, то не ведеться по одному документу. То наперед моє питання, далі буде при нагоді. Зрозумів? Зрозуміло? Так, то може одразу, так? Tak, odrazu. No tak, większość ich jest zszyta, chociaż tam były przerabiane i takie najnowsze tomy, te tomy powyżej 20, ich już nie szyli i to są wtedy pudła. Założenie było takie, że ma być 100 dokumentów w jednym pudle, przy czym one są ołówkiem in pencil. I to jest tak, że jeden dokument turecki to są dwa numery. To tak jakby składali na pół. I to jest zupełnie bez sensu, jak się patrzy na liczbę niedokumentów, bo powinno być 100 dokumentów, które są liczone jako 200 stron. Są oczywiście znacznie większe, w tym numer 2, tam jest 400 ponad listów polskich. Wszystkie listy polskie są w teczce numer 2. To było wygodne dla nas, bo wystarczyło tę jedną teczkę zamówić i można było, Mariusz nad nią siedział i po prostu przepisywał treści. Przecież zdjęć nie można robić w AFPRI. Tam pozwalają teoretycznie 20 stron rocznie, ale nam się nie udało właściwie. Widziałem, jakiś Japończyk zamawiał, ale też chyba mu się nie udało, więc bo tam się popsuł sprzęt, więc to jeszcze przyszłe pokolenia pewnie będą robić. Więc zrobienie takiego pełnego spisu, mnie oczywiście głównie interesowały dokumenty z XVII wieku, no bo bliższym jest sercem, ale to po prostu no, na podstawie notatek w książce są konkretne informacje, gdzie co jest, jeżeli to tych najważniejszych, na przykład te dokumenty Janibeka Gereja, te Hanów Krymskich. Te dwa dokumenty Hanów Krymskich, one były niemalże jakby łokciem wepchnięte, dodane do teczki numer 6, na końcu tam doklejone częściowo i to trzeba było otworzyć i z powrotem złożyć. Więc ja nawet mówiłem Ilii Zajcewowi, że może Rgada powinno wystąpić, żeby to oddać do Rgada, nie wiem, zrobić konserwację, ale no to myślę, że mała szansa jest, żeby to w najbliższym czasie coś takiego nastąpiło. Jak to jest w AFPRI, to AFPRI tego nie odda. Więc no jest sporo bałaganu. No trzeba mieszkać w Moskwie faktycznie, żeby nad tym można było w tej chwili pracować. Jest znacznie lepiej niż było kiedyś, no ale wciąż te limity są. Ale osmańskie dokumenty z periodu Doroszenko, one już się zjasni, czy podobno odrębne jest? One były w ja nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, w którym tomie. Znaczy to w... Ale on jest odrębny. W jednej też. Czy cały tom dają? Nie, całego tomu nie ma. Ich tak dużo nie ma. Ich dużo nie ma, natomiast dużo, dużo nie ma. To, co wymieniłem, ten Kara Mustafy do Starszyzny Czechryńskiej, to one są bardzo ciekawe. Znaczy można zaletyć to za tydzień, dwa i może dostać już sobie i przepuścić. Tak, to można. Zdecydowanie tak. Ja mam jeszcze pytania, ale potem chętnie się zapytajesz. Dziękuję. Dobra, w takim razie proszę Kirilla Kaczygarba. Dzień dobry, czy jest mi dobrze słychać? Bardzo. Dziękuję za bardzo ciekawy referat, chociaż już słyszałem oczywiście o tym wydaniu od jego znakomitych i wybitnych autorów. I właśnie o przygotowaniu i tak dalej, więc ale z ciekawością wysłuchałem tego referatu. No i mam parę pytań i też jedną uwagę. Właśnie mówiono, że no to o tym całym archiwum, że udało się przejrzeć, ale no wystąpienie jakoś było przedstawione główne polska korespondencja. Rozumiem, że z powodu tego, że to wydanie było tego tomu Czernichowskiego, ale jak już panowie przeglądaliście te no, całe archiwum oprócz tych dwóch, trzech tomów. Właśnie czy tam w tym archiwum są jakieś listy i jakaś korespondencja z rosyjskimi urzędnikami pogranicznymi? Właśnie mówiono, że ten tom, który w Czernichowie, to był niby dla gubernatora kijowskiego. I tam się pojawia się ten u Mariusza Kaczki, ten Weisbach się pojawiał. Czy jest tam jakaś tam z Weisbachem korespondencja?
I jak jest, to w jakim języku rosyjskim, czy polskim, czy jakieś tak, coś takiego. I drugie pytanie takie, czy jak to całe archiwum to ma głównie listy, które nadchodziły do tego Chocimia, czy była jakaś tradycja robić odpisy wychodzących listów, czyli jakieś bruliony się zachowały może, czy do kogo ten pasza pisał właśnie, bo widzieliśmy świetne przykłady, kto do niego pisał, ale czy można jakoś ustalić, do kogo on odpowiadał, do kogo, czy w ogóle była jakaś tradycja zachowania jakichś brulionów tam odpisów, co, że do tego jakieś tam coś takiego. No i taka uwaga, mówiono na początku, Dariusz mówił o tych listach tureckich do hetmanów Samojowicza i Mazepy. Otóż to ja mam taką pomysł, że te listy, znaczy nie były, no oczywiście, że pierwotnie oni pochodziły z kancelerii hetmańskiej, ale jak oni tam trafiły, i mi się wydaje, że trafiły dlatego, że nadsyłano te listy do Moskwy. Bo ja kilka już takich przykładów mam, lata 80., 90., początek XVIII wieku, że hetman wysyłał, jak list dostał po osmańsku, to wysyłał go do Moskwy i prosił przetłumaczyć. Jak dostał po grecku, po łacinie, po rusku nawet pisano, na przykład Jusuf Pasza pisał z Bender, to nadsyłano do Moskwy kopię już zrobioną w kancelarii hetmańskiej. Ale jakby oryginał po osmańsku, no to i pisano, że nie, no nie mamy tłumacza i prosimy przetłumaczyć i przysłać nam tłumaczenie z powrotem. Więc na początku, jak trafiłem na pierwszy taki przykład, no pomyślałem, że tam chwilowo nie ma tłumacza, coś tam umarł, nowego nie znaleziono, ale już mam z 5-6 takich przykładów za różne lata, większość oczywiście tam początek XVIII wieku. Więc myślę, że te po prostu listy się zachowały w tych całych listach, co wśród tych listów, co nadchodziło od hetmanów, ale potem, jak wiadomo, że ten archiwum ciągle się mieszano, przekładano i tak dalej, te listy po prostu wyjęto, no jak są po turecku, to wrzucono po prostu do tego archiwum. Już po rozdzieleniu, po drugiej wojnie, to zostały w składzie archiwum Kołczak-Paszy. No to tyle. Jeszcze raz dziękuję za bardzo ciekawy referat. Dziękuję. No tutaj obaj, no może nie wiem, Mariusz lepiej zna te polskie wypisy, bo ewidentnie, no może ja tylko kwestie rosyjskie, to znaczy nie widzieliśmy ani jednego, co nie znaczy, to jest aż dziwne, bo jeśli by poważnie potraktować to archiwum, to w ogóle oni nie utrzymywali żadnych kontaktów z Rosją, co trudno mi uwierzyć, więc widocznie to zostało gdzieś wydzielone znowu. I gdzie? Czy były listy rosyjskie pisane... No, mogli je po prostu zabrać i mogą być gdzie indziej, bo to w końcu trafiło wszystko do Rosji. Listy polskie zostawiono w tym głównym kompleksie, natomiast listy tureckie głównie zostały, więc nie ma tam. Ciekawa jest postać Piotra Pawłowskiego, ponieważ on się okazało, on był na żołdzie rosyjskim. On uciekł w 1938 roku, on pożyczył pieniądze od kupców chocimskich i uciekł do Rzeczypospolitej. Turcy żądali jego wydania. Rosjanie żądali jego wydania, władze Rzeczypospolitej go zamknęły w więzieniu i trzymały go, nie chciały wydać ani jednej, ani drugiej stronie, bo to się mogło źle skończyć. Natomiast tego już w naszej książce nie ma, ale właśnie jak ona wyszła, to jeszcze dyrektor Łojewski napisał do Michała Michalskiego i informacja, że Pawłowski jest potem zarejestrowany jako kozak. To znaczy Pawłowski się dostał do Rosji i został, co to znaczy kozak w Rosji w tym czasie? No to jest inna sprawa. W każdym razie dostał jakiś folwark, jakiś niewielki hutor, dostał uposażenie, więc Pawłowski skończył w Rosji i myśmy na początku nie wiedzieli, zastanawialiśmy, czy to mógł być renegat, ale raczej nie renegat. W tym czasie nie trzeba było być renegatem, nie trzeba było przyjąć islamu, służyć Paszy Chocimskiemu. Więc jedynym rosyjskim urzędnikiem był sekretarz Paszy Chocimskiego, który o tym zresztą nie wiedział, że ma rosyjskiego urzędnika przy sobie. Natomiast co do archiwum, no tu jest Tytiana jako wlewa dzisiaj, zdaje się, i Sasza Halenko, to oni pewnie więcej wiedzą na ten temat. Jak ja mówię, że coś było w archiwum hetmana, to rzeczywiście to nie jest tak, że to musiało być i w całości w pewnym momencie zostać przekazane, no bo listy do Doroszenki znajdują się przecież w Moskwie i tam kilka tych listów ja sam oglądałem. To, co Doroszenko zabrał ze sobą w 76,
ale potem mamy list do tej starszyzny czechryńskiej, więc to już nie Doroszenko musiał zawieść, to musiało trafić inną drogą. Potem mamy Samojłowicza, potem mamy Mazepę. Czy one pojedynczo trafiały, czy one zostały w jakiejś całości wywiezione, czy one kiedykolwiek stanowiły część prikazu, pasolskiego prikazu? No bo teoretycznie powinny być, no ale i czy, znaczy, tam jest dużo bałaganu w tym archiwum. Ja tak próbowałem czasami odtwarzać. Część tych dokumentów od samego początku stanowiła część archiwum Kolczaka-Paszy, na przykład te dokumenty, które były przy Oczakowskim Paszy, przy Welim Paszy. One od razu po Stawuczanach pewnie się dostały do niewoli, czyli część tego archiwum się dostała nie w Chocimiu, tylko przy Stawuczanach dwa dni wcześniej, ale one od początku były razem, są razem opisane przez Rawicza. Natomiast część pewnie w XIX wieku, no te listy Hanów, one pewnie gdzieś na początku XIX wieku, te dwa listy przymierne, przez pomyłkę tam trafiły i już tam zostały potem. A część ewidentnie w latach 40., w latach 50. XX wieku, jak był ten bałagan, jak rozdzielano Orgada od Midu, to część po prostu wtedy trafiła. Jak coś jest po turecku, to po prostu wrzucali pewnie. I tak, więc to można się bawić w odtwarzanie, co kiedy było i jak wyglądało archiwum Kozaków, znaczy hetmanów zaporowskich przede wszystkim, czy w jakim stanie ono było i gdzie było. Mariusz, może ty powiedz o tych kopiach tych wychodzących listów. Do tego. Tak, generalnie widać w tej korespondencji, że sporządzano kopie w rękopisie czernichowskim na wykorzystywano odwrotne strony listów, puste karty do tego, żeby sporządzać kopie listów wychodzących. Kilka z nich opublikowaliśmy też w naszej korespondencji. Nie ma tutaj jakichś dowodów na to, że prowadzono kopiariusze konsekwentne, ale najprawdopodobniej sporządzono kopie listów praktycznie wszystkich, jakie wychodziły. Można tak zakładać, myślę. Najciekawsze jest to, że w tych kopiach pojawiają się listy do Stefana Humieckiego, którego listy Humieckiego z kolei do Paszy się nie zachowały praktycznie, zachował się bodajże tylko jeden. Więc to też wskazuje na to, a Humiecki też w swoich publikacjach chwali się tym, że zbierał listy gubernatorów chodzimskich w całych woluminach, więc to też wskazuje na to, że ta korespondencja nie jest, że to jest szczątkowa korespondencja w języku polskim, to były na pewno całe tomy, to były na pewno całe tomy, na przykład jeżeli chodzi o samego Humieckiego, i tych listów na pewno ostatecznie było zdecydowanie więcej i na pewno też były wśród tych listów też kopie listów wychodzących. Tu może jedna uwaga, bo to jest ważne. To jest archiwum tylko z lat 1830-39. Ja szukałem wcześniejszej kariery Kolczaka-Paszy, bo on przecież musiał, on korespondował znacznie wcześniej. Humiecki pisze, że oni się od 20 lat znają, więc musiały być listy do Kolczaka, kiedy on nie był gubernatorem chocimskim. Jest takie bardzo znane archiwum Osmana-Paszy, które zostało, ono w Karlsruhe przetrwało, spaliło się podczas wojny światowej, ale zostało wydane przez Babingera przed wojną. I tam możemy śledzić cały życiorys, całą karierę tego Osmana-Paszy. On piastuje różne funkcje w Imperium Osmańskim, ale cały czas, całe archiwum ze sobą ma. I w przypadku Kolczaka ja się też tego spodziewałem. Tymczasem to archiwum, ono się zaczyna, najwcześniejszy list do Kolczaka-Paszy to jest do tego Beja Prejrzyńskiego, którego nam się udało zidentyfikować, że to jest Kolczak, jeszcze nie Pasza, Kolczak-Bej, i to jest 1729. Natomiast ani jednego wcześniejszego dokumentu do Kolczaka w tym jakby polskim zbiorze nie ma. Gorzej z osmańskimi, bo to znowu ja mówię, ja to bardzo szybko musiałem przeglądać, one są z reguły niedatowane. Więc jak mam list Giki, a listów Giki jest masa, to właściwie jak one są niedatowane, trzeba byłoby każdy list dokładnie przeczytać i czasami może by się udało ustalić, czy one są za 30, czy one mogą być wcześniejsze. Tyle. Dobra, dziękuję. W takim razie poproszę profesora Konstantinowa. Moje gratulacje. Ja będę kontynuował tak moldawską tematykę, bo Raja Chocimska to dawny obwód chocimski, część państwa moldawskiego. Moje pytanie dotyczące tego archiwum, czyli zachowały się listy napisane w języku rumuńskim cyrylicą.
Ani jednego muńskiego. Znowu to jest pytanie, czy nie było korespondencji, bo tam są jakieś, my wiemy, że tam jest tam na przykład wraca, już nie pamiętam który, Winiarski chyba, Potocki, Michał Potocki zostawił żonę i pieniądze po stronie tureckiej podczas wojny sukcesyjnej. Bardziej ufał Turkom niż Rosjanom. Tam jest w ogóle i potem po te pieniądze przysłał. Znaczy najpierw żonę, a potem po pieniądze przysłali. Józef Potocki również. I oni jadą przez Kucmaj. To nam Michał Wasiucionek pomagał z odtwarzaniem tam, bo tam się Skilion pojawia. Tam się pojawiają właśnie dostojnicy mołdawscy. Więc Pasza musiał mieć z nimi kontakty, bo tam się prosi też Paszę, żeby on napisał właśnie do kocmańskiego kapitana, żeby przepuścił tamto. Więc musieli korespondować ze sobą, ale nie ma. Tego, w tym archiwum tego nie ma. Czy zostało gdzieś wydzielone? Jeśli są listy rumuńskie, to bardzo możliwe, że po prostu one są na przykład po prostu w Moskwie w innym dziale, że językowo to rozdzielono. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Proszę pana Michała Wasiucionka, doktora, a po nim już Denis Pożniaków. Dziękuję za bardzo ciekawy wykład i z wielką przyjemnością właśnie teraz się zabieram do czytania już wydanej książki, która dotarła. I mnie ciekawiłaby jedna rzecz, mianowicie kwestia pewnej kontynuacji, czy od czasów mołdawskich Chocimia do czasów właśnie Kołczaka Paszy, bo pamiętam, jak pracowałem właśnie nad moim doktoratem, znaczy było bardzo dużo właśnie na przykład podobnych wzorów zachowań, znaczy właśnie jeśli chodzi o wymianę prezentów, pojawiały się na przykład właśnie arbuzy, natomiast moje pytanie jest takie, na ile ten aparat administracyjny, powiedzmy kancelaria Ilyasza Paszy i jego podwładni, na ile ona była, można powiedzieć, przywieziona w walizkach jako część ich jego, raczej jego po prostu kapy, czyli właśnie jako jego otoczenia, na ile ona była miejscowa? Bo Pawłowski oczywiście raczej to jest ciekawy przypadek, natomiast czy można otworzyć kapy właśnie Ilyasza Kołczaka Paszy i na ile ono było lokalnie rekrutowane, a na ile było właśnie przywiezione z poprzednich pozycji, jakie zajmował. Mm-hmm. No Pawłowskiego odziedziczył po poprzednikach. Mariusz, może ty bardziej, bo ty siedziałeś też w Turkulach i w Abdi Paszy te wcześniejsze lata. Jeżeli chodzi o sekretarzy, to zmieniali się oni praktycznie non-stop. Jeżeli chodzi o tych polskich sekretarzy gubernatorów, znaczy jest to na pewno ciekawa teoria. Myślę, że byłoby ją tylko trudno udowodnić. Widać tam zdecydowanie elementy, które się powtarzają, jeżeli chodzi o to wzmacnianie relacji, wymienianie się arbuzami, cała wymiana materialna, która funkcjonuje cały czas nad granicą. Myślę, że częściowo też Kołczak po prostu się przyglądał temu, jak funkcjonowało to jeszcze w trakcie gubernatorstwa Abdiego Paszy. On wtedy, już na pewno wtedy mamy to udokumentowane, że był w Chocimiu i dowodził Lipkami, więc można powiedzieć, że uczył się też od pierwszego gubernatora, który był tam na miejscu, ale jest to na pewno możliwe. Że powiedzmy na to, że te struktury z XVII wieku funkcjonowały też później w XVIII wieku już w tej nowej rzeczywistości. Dzięki. Dobra, dziękuję. Proszę Denisa Pożniakowa teraz. Dzień dobry, witam Państwa z Twierdzi Chocimskiej i mam zapytanie do pana Dariusza, ale czy mogę dać zapytanie na języku rosyjskim, żeby było korektniej? Господин Дариуш, вы говорили о происхождении Колчак Ильяс Паши, что и он не кульчу утверждает, что он был с Балкан, сербского происхождения. В конце 19 века был такой исследователь в Каменце-Подольске Юзеф Роли. Он очень много уделял внимания
истории пограничья Османской империи и Речи Посполитой. И вот в 1882 году он издает оповедание историчное, и он пишет о том, что дворянин Адам Тарло, дипломат польский, был на приеме у Колчак-Паши. И он пишет о том, что Колчак-Паша был венгром шляхетского походжения. Так, может это быть правдой или нет? Вот такой вопрос. Это на русском или на польском? Много пан по-польски. Разумеем, но не имеем практики коммуниковать. Ja Józefa Rollego czytałem bardzo intensywnie, jak pisałem doktorat 30 lat temu i broniłem go parę razy. W niektóre jego opowiadania broniłem tam na przykład, jak on pisał o Ormianach, więc ja, bo Rolle miał opinię fantasty często wśród dużej części polskich historyków. Natomiast w tym wypadku, no myślę, że argument podstawowy jest to, Węgrzy do niego piszą po łacinie. No to jakbym był Węgrem i mógłbym pisać do innego Węgra, to bym pisał po węgiersku, a nie po łacinie. A tutaj widać, że Jaworka i Ilosz Waj piszą do niego po węgiersku, mimo że on współpracował z Węgrami. Oni go chwalą bardzo. Oni mu w pewnym momencie życzą, żeby został bejem temeszwarskim, że tam w ogóle jest nadzieja, że właśnie Kolczak zostanie w ogóle, przepraszam, seraskierem od strony węgierskiej, bo to była taka koncepcja, że ponieważ już jest wojna z Habsburgami wtedy, że on ma zostać seraskierem od strony węgierskiej. Czyli on utrzymuje kontakty z Węgrami. On jednocześnie tam pisze do Widynia, tam w Widyniu jest obóz w pewnym momencie węgierskich uchodźców, ale nigdzie nie ma, on jest, Węgrzy go traktują jako ich patrona, ale nie traktują go nigdzie jako ich człowieka. No i jak już powiedziałem, ja raczej się wielokrotnie spotykałem z koncepcją, że on był Mołdawianinem. Natomiast no skoro Jonne Kulcze mu odmawia bycia mołdawskości, tylko pisze, że on jest Serbem bośniackim, to mam tendencję, żeby wierzyć Nekulczemu, no dopóki nie mam innych źródeł, które by to potwierdziły albo obaliły. Natomiast no nie mam lepszych dowodów na ten temat. Możliwe, że bardzo uważna lektura wszystkich listów tureckich, że po prostu w tych listach tureckich się coś tam znajdzie, bo do niego piszą klienci. To jest bardzo ciekawy wątek, jak tego tutaj nie powiedziałem, to jest we wstępie naszym. On jednocześnie ma arpalyk Janina, czyli to jest epir. I to jest w ogóle strasznie dziwna sprawa, bo Janina Albania. Nie, to jest dzisiaj północ, to jest epir grecki, to jest Grecja dzisiaj, ale to jest bardzo ważne, przecież w końcu XVIII wieku Ali Pasza, te Pedelendi Ali Pasza, to będzie jeden z czołowych Ajanów, on będzie bronił epiru przed Rosjanami, będzie bronił przed Francją ewentualnie, więc to nie jest sandżak, który się daje jako arpalyk. Jak ktoś siedzi w Chocimiu, to powinien dostać, nie wiem, w Nikopolu coś, w Bułgarii, tak żeby pieniądze tam zbierać. On nie może jednocześnie być gubernatorem w dwóch strategicznych miejscach, a on tę Janinę dostaje i tam widać, że tej Janiny dostaje pieniądze, ludzie do niego piszą z tej Janiny, więc, ale to znowu, no, gdybym miał jakieś dowody, że on z Bośnią coś utrzymuje, bo tam jakieś jego korespondenci w Bośni też są, ale nie wynikało z tego tak przy szybkiej lekturze, że on stamtąd pochodzi. Ten list od tej kobiety, która być może jest jego matką, no to jest ta jego, ta Zawdżej Ali Baba, ale też nie wiadomo skąd ona to pisze. Gdyby ona to pisała z Bośni, no to byłoby wtedy, byłby dowód na to. Bardzo dziękuję. Dobra, dziękuję bardzo. Profesor Ostapczuk jeszcze raz. Dziękuję. Ja mam pytanie i do Dariusza, i do Mariusza. Очевидно, цей архів – це не є СЕФЕР архів, архів якогось походу, це більш-менш архів провінційний. І, очевидно, архів босняка, цього Османпаші, якого Бабек видавав, то трохи звір іншого типу, a horse of another color, тому що там є збір всяких його кар'єри. Але чи в даній книжці, чи може в статті, чи може тут, чи ти можеш спекулювати, що це ти? Очевидно, це якийсь унікум, я розумію, цей архів, але спекулювати, що, як виглядав, скажімо, в 18 столітті архів провінційний, і що це нам дає до відома? Таке питання. До Маріуша, це питання є, це може є проблема семантична, але приязнь подставова, може треба було трохи qualify це, про це окреслити,
ja bym zauważył, że to było nie, ta przyjaźń była nie podstawowa, a może suprótna, nie wiem, jak po polsku, albo concomitant po angielsku, albo przynajmniej w quotes, to że no, tam, no, i zażyty listy były w formie, gdy dyskurs był przyjazny, ale czy ta przyjaźń była podstawowa, no, to dla mnie pytanie. Dziękuję. Okej, okay, co do archiwum Chocimskiego, no my mamy mało tych archiwów i ono jest mocno, to nie jest oryginał, to nie jest dokładnie w takiej formie, w jakiej ono zostało. Było jeszcze przerabiane, tam na przykład te listy polskie były osobno na nowo układane. To nie jest oryginalny układ, to jest układ już rosyjskich archiwistów, jeśli chodzi o listy polskie. Więc no, my możemy, po pierwsze, myśmy starali się oddzielić, co należało do archiwum Chocimskiego, a co w ogóle nie należało do archiwum Chocimskiego. No i w tym, co jest archiwum Chocimskie, no to mamy tam te deftery, mamy te informacje co do janczarów, co do garnizonów, co do wszystkiego rodzaju tamir, bo tam tych tamiratów jest dużo. Beratów jest dużo, które oni powinni rozdać żołnierzom, ale tam jest na przykład 300 beratów, których nie zdążyli rozdać, bo one obejmowały beraty dla goniulich na rok 1740, już kolejny rok hidżry. Więc tutaj widać, no pewne rzeczy można odtworzyć. To trzeba byłoby rzeczywiście nad tym znowu posadzić doktoranta. Na tym kilka doktoratów mogłoby powstać pewnie na tym jednym archiwum, no bo to jest 3000 dokumentów. Natomiast no, to jest tylko te lata 30-39 i to jest właśnie pytanie, dlaczego to jest w ten sposób rozdzielone. Czy, bo ja Kolczak mógł mieć jakieś swoje własne patenty, jakieś swoje własne dokumenty, z którymi być może on, może go zabrali do Moskwy i później, też do Petersburga i później mógł mieć przy sobie i one mogły być oddzielone zupełnie. Może mu pozwolono z jakimiś dokumentami wyjechać z Rosji, chociaż Hatip Zade Yahya Pasza, to jego archiwum, które jest też archiwum Kolczaka, to są jego prywatne listy, które on dostaje, kiedy jest w niewoli w Petersburgu i widocznie albo ich nie chciał zabrać ze sobą, albo mu nie pozwolono ich zabrać ze sobą, bo Rosjanie jakby jego prywatne archiwum w niewoli zachowali w Moskwie, ono zostało w Moskwie, to archiwum. Więc no, masa zagadnień. To nie powiem. Maleńki follow-up. Tym, który jest deftery, to na czarju, czy tamirat deftery, było bardzo ciekawe, jak wy macie kopii, tamirat deftery dużo bardzo chocimskich jest w Badie Dyrotewy. I byłoby ciekawe porównać też o tamnym miejscu i z tym, co jest w defterach centralnych, tak zwanych. To była ciekawa stacja, czy można i znaleźć w misie. Ja Mariuszowi dam ten, to jest Mariusza Konik, ci DOST i w ogóle ta przyjaźń. Natomiast ja na chwilę jeszcze może chciałem wam coś pokazać. Na chwilę jeszcze share zrobiłem. To są takie typowe, napisałem seria pytań naiwnych, ale nie wiem, czy to widać teraz. W każdym razie, jak polscy panowie piszą do niego, aby Pan Bóg konserwował wielce mnie miłościwego Pana, albo dobrego od Pana Boga życzę zdrowia, czy Bóg pomyślnymi honorami nagrodzi, to jakiego Boga oni mieli na myśli? Czy oni zakładali, że jest jeden wspólny Bóg muzułmanów i chrześcijan, z czym ja bym się zgodził ekumenicznie? Czy oni mieli na myśli Allaha? Czy im było zupełnie wszystko jedno? A pamiętajmy, że to jest kontekst jeszcze w XVII wieku, jak się pisało do króla, Osmanowie pisali, to się kończyło Hutimet Awakibuhu Bilhair, czyli oby jego ostatnie dni zakończyły się dobrze, co oznaczało, że nawet sowieckiemu sułtan osmański życzył, żeby przyjął islam. I tu mamy kilkadziesiąt lat później, jedno pokolenie później, i czy oni są tak cyniczni, czy się nie zastanawiają w ogóle, że piszą do muzułmanina? To jest bardzo ciekawy wątek, teraz jest tam ten Festival Riedelmayera, ja taki, zrobiłem taki tekścik na ten temat, nie wiem, czy to będzie wydawane, pewnie Wiktor w tym nie jesteś. Więc nie wiem, czy to jest rzeczywistość pogranicza, czy to jest obraz nowej epoki. Ja tutaj też na końcu wrzuciłem, niedawno Jacek Kordel, taki u nas młody adiunkt, napisał bardzo krytyczną opinię z książki Barbary Stolberg-Rillinger i tam jest na końcu takie lekceważone zdanie młodego historyka pozytywistycznego ze szkoły Zofii Zielińskiej, że właśnie tutaj, że w ogóle co to za temat jest, że Maria Teresa zrezygnowała z wystawiania relikwii w komnacie przeznaczonej do odbierania porodów. To jest niezwykle ciekawe.
Jeśli zrezygnowano z relikwii w komnacie, gdzie odbierano porody, u Habsburgów w 1742, ale my jesteśmy w latach 30., kilka lat wcześniej, i oni życzą muzułmaninowi, żeby Bóg go zachował w zdrowiu. No więc nie wiem, to jest ciekawy wątek skądinąd. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze może tylko dodam, jeżeli chodzi tutaj o tenże koncept przyjaźni. Znaczy na pewno do pewnego stopnia jest to kondycyjne. Tutaj zgodziłbym się z tym jak najbardziej. W doktoracie stosowałem tą kategorię jednak w oparciu głównie o historiografię niemiecką, gdzie tenże koncept, szczególnie mediewiści, zdefiniowali jako koncept badań historycznych, jako koncept, który można stosować po prostu do badań definiujących tego typu przyjaźnie nadgraniczne, kontakty nadgraniczne. Na pewno jest to kondycyjne, na pewno działa też ta przyjaźń w obie strony, czyli z jednej strony ta szlachta Rzeczypospolitej ucieka do paszy w okresie opresji i pasza najprawdopodobniej może też liczyć na coś podobnego w przypadku opresji z drugiej strony. I ta wzajemność tejże relacji jest potwierdzana non-stop w tych listach. Tenże koncept i to samo słowo przyjaźń pojawia się też w listach praktycznie non-stop, jest non-stop powtarzany i wzmacniany. Stąd myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wykorzystywać też ten koncept w badaniach historycznych. Do jakiej miry to jest sprawdźnie, a do jakiej miry to jest pseudo-przyjazn. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Następne pytanie, proszę łaska, szanowni kolegi. Proszę stawiać pytanie. A co jest grane? Co? Nikt nie chce nikt nie zapytać? Tam wiele czynców, no zawsze moje pytanie. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Нет, ну мне немножко сложно что-то. Ничего, если я по-русски, но здесь уже говорили, поскольку мы с Дарюшем, с профессором Колодинчиком все время говорили раньше по-английски, то мне немножко неловко даже по-русски. Я не знала, что вы так хорошо говорите по-русски. На самом деле я хотела спросить, вот тоже относительно документов, которые вошли случайно, вот которые такие случайные включения, то есть архив там вот документы 17 века, можно ли там, вот вы привели все интересные, важные документы, которые там, вот эти вот случайные включения, или вы привели только несколько примеров, а там есть еще и другие? Вот такой вопрос. И у меня еще был еще один вопрос относительно вот того письма Кара Мустафы Паши. Нельзя ли думать, что это какой-то из документов, которые были опубликованы Татьяной Григорьевой, вот из того, из тех переводов, которые, подлинники которых не сохранились, и мы знаем только их переводы. Вот из того архива Дорошенко, который был переслан в Москву. Спасибо. Ну, вы знаете, это так было, когда я там приезжал. Я 3 дня потерял, когда я ждал, чтобы получил. Потом они приносили 3 папки. Каждая папка там 200 листов. И у меня было 3 дня, чтобы это прочитать. И просто я, когда я останавливался на каком-то документе, потому что он для меня очень интересный, я уже боялся, что они будут закрывать, и я не успею проверить этих следующих. Так я бы сказал, это, конечно, примеры, но примеры, которые для меня были самые интересные. И, конечно, для меня Кара Мустафа Дорошенко – это мой период, моя диссертация кандидатская из этого периода. Так, мне кажется, там более уже не будет Кара Мустафы. Там просто как есть одно письмо к Порошенко, одно письмо Кара Мустафы Чехринской старшине. Там более уже не будет. Но, конечно, мне кажется, там можно и более найти. Там наверное, там более бумаг Мазепе и Самойловича. Даже крымских принцев. Но они часто это такие короткие, просто куртуазионные
still, gdzie tam mnogo informacji nie znajdziesz. No, nada bolej времени. Prosto dla mnie same interesne były te żeńszczyny, które pisały, na przykład tam jedna żeńszczyna, ona pisze w pasie, że to mój mąż, on janiczar, on tam u was janiczar. No on już niskolko lat ni pisma, ni pieniędzy nie przysyłaje. Ja z dziećmi. I tam jedna napisała prosto, ili dajcie talak, ili dajcie, jego prynudzicie, żeby on pisał, kiedy mnie i pieniądze przysłał. Tak, no, tam mnogo, takie maleńkie mikrohistoria gdzie to. No, jeśli ja by zadierżał się każdy raz nad każdym takim pismem, ja by prosto nie uspiał preverić. Tam nada mnogo времени siedzieć. Nada w Moskwie siedzieć prosto, żeby to czytać. Да, я понимаю. То есть, ну, а скажем, ну как вы можете оценить объем того, что там можно найти еще по 17 веку? Вот именно там, ну, может быть, не середины века, а там, скажем, конца эпохи Мазепы. Ну, так, я это в вступе нашем, это папка первая, там Азовский архив, это первая папка. Ну, там Азовский архив просто. Ну, да, там 60, может, будет писано. No, ty Doroszenka, papka szesta, sama interesna, mi każe się. My nawet w naciele. I papka szesta, ona opisana Rawiczą. Tak można, ten katalog Rawicza, jego można prosto posmatrzeć i tam już jest napisane, kiedy to rejestry tych dokumentów. Понятно. Papki z trzeciej do ósmej papki, oni opisane Rawiczą. To w 18. Nie wszystko, конечно, tych bumag rzymskich hanów tam nie. To je tam dobawili, koniecznie je dobawili pozdrze, już posle Rawicza, może i w 20 wieku, może w 19 wieku. No, co to tam było z naciała w 18 wieku? Rawicz to хорошо zdjęłał. On kompetentny, on nawet na osmańsko-tureckim pisał, on zna, jak je upotrzebuje tytuły, no, jak to jest Pasza, to jest Bunczuk, kto to Kiachia, on po prostu zna, co pisze. Спасибо. Добре, дякую. Прошу, є ще питання. А доктор Григорьєва не має питання? Дякую, направду не мав. Я тільки чекав на можливість прочитати на тому книжці. Не вім, коли вона буде, але певно, що po tym przeczytaniu to już będą pytania. A Brechunenko nie dostał? Brechunenko? Nie, bo on tłumaczył. Aha! A wydawcy bardzo się postarali, bo książka jak wyszła w styczniu, to oni się bardzo postarali, wszystkim recenzentom wysłali, więc Brechunenko, ja nie pytałem jeszcze Wiktora, ale oni mu powinni byli wysłać, bo my mamy to, tylko że to teraz leży, mamy pandemię. Ja bym pojechał na SIEPO do Salonik, to bym wziął z 10 tomów i porozdawał kolegom, a tak to wszystko leży. Powinniśmy PDF zrobić, ale ja nie mam czasu, żeby zrobić PDF. Piracki PDF trzeba zrobić, to się wtedy pojawi. Przynajmniej wstęp. No w każdym razie... Ja mam jeszcze jeden follow-up do Wiery i do Kociecharowa. Pytanie, czy można. Your gut feeling. Документ Іслам Гірає і Джанібек Гірає, навіть Дорошенко, попав туди припадково, чи то була частина, органічна частина архіву Колчак Паши? А на табел дим, зрозуміло? Frozen. А то до кого було? Dodaję jeszcze pytanie. Nie, to jest ewidentnie, to nie była część archiwum Kolczaka Paszy. To ewidentnie nie jest archiwum. To jest po prostu to, co rosyjscy archiwiści potem razem od 18-19 wieku. Ja to nazwałem raniejszy. No. Mój ulubiony przykład to jest w XIX-wiecznym katalogu w Rgada był list Hana Krymskiego i tam jest potem archiwista napisał, okazał się być pismem gospodarza Aleksieja Michajłowicza, autyn Hanu. To znaczy oni sami nie wiedzieli jeszcze w XIX wieku. Myśleli, że Hana Krymskiego, a to się okazuje, że to samego cara, tylko w alfabecie arabskim. Więc no, tam widać pomyłki archiwistów, ewidentnie była mieszanka.
W Dreźnie jest znacznie gorzej. W Dreźnie jest pismo sułtana Husajna, szacha Iranu, które było napisane jako nieznanego Turka. I to jeszcze chyba Schell. Walter Schell, osmanista berliński, w latach 30. zrobił katalog i tam jest Unbekannte Türk, a to jest szach Sultan Hussein, więc to się ciągle zdarza. Nie tylko rosyjski archiwisty opozorny, co zrozumiałem. Nie, to wszyscy się mylą. Zagadnie takie rzeczy. No to chyba nie problem archiwistów. To chyba problem przynajmniej nie tylko XIX wieku. A pan Halenka oczywiście może chce. Nie, no dobra. A w takim razie chciałbym zapytać, a tak jest, a co, nie ma możliwości jakoś tam zamówić na przykład przez jakąś współpracę dostęp do tych dokumentów, żeby robili się tam jakieś skany, jakieś tam, nie wiem, granty polsko-rosyjskie, dlatego nie będę można zastosować? Nie, ja myślę, że wszystko jest możliwe, no tylko ja się już tym nie chcę zajmować, bo ja już mnie już zmęczyło Imperium Osmańskie. Ja teraz Ocean Indyjski, w ogóle gdzie indziej jestem. Global History teraz robię. Natomiast no, ja już napisałem 10 lat temu taką książkę, tam zaproszenie do osmanistyki i już tam napisałem, że to jest dla przyszłych pokoleń. No po czym, jak się okazało, że w tym Czernichowie to po prostu leży, no to strach było nie wziąć. Znalazłem Mariusza Kaczkę, żeby mi pomógł to robić, bo stwierdziłem, że sam bym w życiu nie miał ochoty się w to ładować. No i żeśmy spędzili tyle czasu, ile można. Myśmy pierwotnie mieli tylko robić Czernichów, ale uznałem, że to jest nieuczciwe. Ja nie mogę zrobić uczciwej edycji, fragmentu archiwum, kiedy nie wiem, co jest w ogóle w całym archiwum. Więc stąd żeśmy 4 razy jeździli do Moskwy, do AFPRI. Jak wiadomo, to jest trudne archiwum. Tam trzeba na parę miesięcy wcześniej mieć przecież zezwolenie. Uśmiałem się 2 lata temu, jak zobaczyłem jakiegoś japońskiego profesora, który tam puka do nich, że on by chciał pracować w tym archiwum. I tam przez tłumaczkę angielską, ona mu tłumaczy, że nie, to proszę wrócić do Japonii. Jak pan wróci do Japonii, to proszę napisać do naszej ambasady, potem proszę złożyć papiery i to trwa 8 miesięcy. A nie, że on sobie wejdzie do archiwum, to ja się z niego śmiałem. No jak można być tak głupim, że człowiek wchodzi do archiwum i myśli, że mu dokumenty dadzą. No więc ja już sam teraz bronię establishmentów w AFPRI, że to nie jest takie proste. I potem się chwalimy, właśnie mam Dorotę Dukwicz i się chwalimy, ja tam jadę i potem spotykam koleżanki z Warszawy i się chwalimy, że właśnie jedno to może zadzwonić i telefonicznie zamówić dokumenty i czekają, a drugie to nawet dostaje nie 5, tylko 6 listów jednego dnia, więc to trzeba mieć dobre układy z dyżurną, jak wiadomo zawsze. No. Więc tak naprawdę pewnie można byłoby z tym wyjść, ale dobra, to wam zdradzę jedną rzecz. Przed tą edycją ja wysłałem 2 maile, jeden na generalny adres AFPRI, a drugi na adres, z którego dostawałem wcześniej odpowiedzi, z pytaniem, że chciałbym ich kurtuazyjnie poprosić, żeby oni się zgodzili na to, żeby jakby wymienić to. Nie dostałem nigdy odpowiedzi na to. Uznałem, że milczenie oznacza zgodę, zwłaszcza, że myśmy żadnych zdjęć z AFPRI nie ma w naszej publikacji. Więc to są tylko przepisane dokumenty, skolacjonowane, przepisane na miejscu w ten sposób. Natomiast no, ciężko, bo to jest archiwum, to jest wciąż Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No więc to jest mocno upolitycznione i tu nie ma rady. Ale z czasem może się poprawi. Teraz się chwilowo nie poprawia chyba po tym, co tam Łukaszenka wyprawia, no ale może się uspokoi. No. Dobra, dziękuję. A wszystkie papiery, które się znajdują się w Czernichowie, były wydrukowane czy nie? Wszystkie z epoki, tam jest kilka rzeczy, które są później. Na przykład coś tam było, zdaje się, z Sambora. Więc jeśli chodzi o archiwum, to wszystko, my też, być może tam się uda, też pandemia popsuła, bo był taki pomysł, żeby tam zrobić restaurację tego, bo ten tom jest w nie najlepszym stanie. Więc tam warto byłoby zrobić odgrzybianie, restaurację. I to w ramach współpracy mamy bardzo, ja wiem, że Ministerstwo Kultury, teraz powstał Instytut Polonika, to jest ciekawe, bo z jednej strony mamy teraz rządy nacjonalistów w Polsce, więc tam się bardzo wiele pozmieniało na najwyższych stanowiskach,
ale na tych środkowych stanowiskach to są wciąż ci sami ludzie, oni są bardzo kompetentni. Właśnie ten mój były student, który pracował w Ministerstwie Kultury, jego nie zmieniono, jak była zmiana polityczna. I na tym poziomie ta współpraca jest dobra. Oni często płacą właśnie na restaurację dokumentów formalnie związanych z Polską znowu, ale tam nie jedna cerkiew udało się zdobyć pieniądze, bo to trzeba polskich teraz, nie wiem, decydentów przekonać, że trzeba pieniądze zapłacić, no to musi być Kościół katolicki, żeby było polskie. Jak jest cerkiew, to nie jest polskie, no ale im się udaje czasami, że jak jest cerkiew wartościowa, to cerkiew też można restaurować. No to takie czasy mamy. No, w każdym razie instytut się nazywa Polonika, więc to mamy dziedzictwo polskie kulturowe za granicą, no ale akurat mamy listy do tureckiego paszy, no więc to płacą dlatego, że jest po polsku, no ale w każdym razie to są pieniądze ministerstwa na to. Więc tu, jeśli chodzi o Czernichów, to właściwie całość jest wydana, ale myśmy to, nie jest wydane w takiej kolejności, bo to nie miałoby sensu, tylko jest wydane zgodnie z chronologią i z adresatami. Więc generalnie tak, no 95% jest wydane. Tam jest kapitalna też, właśnie tu Mariusz o tym wspomniał, tam jest dużo, bo jakby takie pytanie, tam się chłopi pojawiają, ale chłopi się pojawiają najczęściej, jak ich złapano na tym, że kradną na przykład. Jest masa chłopi z Podola, którzy robią brachę u Turków. I potem jak robią brachę, to by nie było ich w dokumencie. Natomiast jak później okazuje się, że tam okradli Żyda pod Chocimiem, no to wtedy ich aresztują, torturują, tam jest mowa, tam libera confessata, bo to najpierw torturowali i była torturata confessata, potem jest libera confessata, czyli ta potwierdzona już bez tortur. I mamy bardzo ciekawe, tam jest taki Andrii chyba i Iwan, tam jeden się urodził pod Kamieńcem, drugi się urodził gdzieś tam dalej na zachodzie i poszli na Podole po traktacie karłowickim, czy tam z ojcem poszli. I potem robi tę brachę u Turka. Oni się wynajmują często jako służbę, jakiegoś pira. I znowu, jak okradł kogoś, no to wtedy się to pojawia w źródłach. Więc my mamy o chłopach ruskich, to my mamy informacje z reguły wtedy, jak ich złapali, czy jak ich oskarżali o coś. Ale widzimy, że jest pośrednictwo pracy, że bardzo wielu chłopów z Podola pracuje u Turka. Znaczy jadą na Saksy na turecką stronę. No zwłaszcza robić brachę, no bo bracha to jest popularne, bo to jest do dzisiaj w Rumunii też. Janczarzy pili brachę, bo to jest fermentowane, to jest lekki alkohol, ale dozwolony, właściwie szariat tego nie zabraniał, więc oni się specjalizują w robieniu brachy po drugiej stronie. Jest masa takich elementów właśnie pośrednictwa pracy, życie codzienne, tam oczywiście listy są głównie szlacheckie, natomiast więc akurat przypadkowo takie rzeczy się tam, jakaś burda w karczmie, to też w tym czernichowskim tomie to jest. To myśmy to wydali w apendiksie do tego tomu, to jest na końcu. A kradli bydło? A o tym nie ma, ale na pewno, ale nie ma. Tam jest tylko uczciwy, o tym, to jest problem, że jak polscy panowie bydło na turecką stronę przeprawili, a potem chcą z powrotem, bo już Rosjanie odeszli, to tam jest raz, że kadi musi wydać zlecenie, czy to jest zgodne z szariatem, żeby wydać to bydło z powrotem. I nie wiemy, czy się wydało, ale to w tureckich źródłach. Więc o kradzieży bydła nie mamy w tych dokumentach informacji. Możliwe, że w tureckich, no ale to trzeba było dokładnie przeglądać. Dobra, dziękuję. A może ktoś jeszcze chce, na przykład pan Aleksander Sereda? Na razie nie mają jakichś pytań, może zauważenia, czy po rektorowku pan profesor, jeśli znaje o co ostatnie Мюхаммеда в Теллерии, jakie publikowanie protягом оцифровування декілька останніх років. Здається, от я зустрічав дату щодо Хатинського санджаку 1738 рік. Можливо, тобто, ну, це не є, скажімо, принципова така дата. Тобто, ви зазначали як дату санджака 1740 рік, так? Ні, 1727-й уже существує санджак. Так. Тому я пам'ятаю, значить, я неправильно зрозумів на початку.
От, і я просто зараз пам'ятаю по документам, що і зазначався і Санджак-Дей, і, власне, Хотін Санджаї, тобто як він записувався, власне, трохи з більш раннього періоду. Самий ранній документ, який я бачив, дифтер, який я в Башбаканник архіві бачив, це 27-й. Самий ранний, який я знайшов, ну, може і раніше, ну, так кажеться, не позже, ніж 27-й. Так, ні, я раніше не бачив. Я просто, це, власне, Хотін не є, скажімо, то питання, яке я досліджував, але попри інші документи, от з'являлися документи чи повідомлення, власне, про Хотинський Санджак, і, власне, це в 30-х роках точно там було повідомлення таке. Це, власне, все. Добре, дякую. Ще рзеч вам покажу, може... Na chwilę jeszcze to jest, co do języka, którego oni używali, to jest Jerzy Franciszek Mierzejewski, który pisał, to był nadzorca Potockiego a propos wołów. I on, znaczy przetłumaczone jest na turecki już jego pismo, to jest podpisane, że to jest Bendei Mirejowski tam i starosta Juszycki, natomiast jest napisane, że on prosi, żeby na drugą stronę bydło przeprawić i to jest to ze strachu przed moskiewskimi giaurami, więc jeżeli to niby pisze Polak do Turków, Moskowka Feresi Korkusum Dan, żeby przewieźć na drugą stronę bydło. I potem to bydło musieli odzyskiwać, więc to był problem. А що є в тих в маргіналі і тих документах? Деркінар там маленький, в тому попередньому. То хіба було того, замкнувам зараз. То був Кад'єго, здається, бо то йде до Паши, а часами потім йде до Кад'єго. І там просто там якісь є рішення, якісь розмислення чи що, чи то просто є... Ні, то стрещення. Często jest pismo, a potem jest na boku jest streszczenie. Czy to tak jak typowo, to Inalże kiedyś pisał o tym Kachi, że często jest pismo jest do Paszy, a Pasza przesyła to do Kadiego, żeby Kadi podjął decyzję związaną z szariatem. Ale to jest trochę dalsze, to nie jest trochę dalsze, niż jakaś tam formuła. Tam jest gdzieś 5, 6, 10 linii. Tak, momencik. Marginalne. To bliższe, niż jakaś formuła. Tak, nie, to nie jest w tą stronę. Musiałbym sobie przypomnieć, bo to teraz patrzę na to, ale... To jest Kadiego, to jest powtórzenie Kadiego. To jest dokładne pisanie historii Kadiego, bo to jest na stalikiem pisane z pieczęcią Kadiego. Coś takie jak Telgis. To jest jak Telgi, no to jest jak, tak, no bo to... Executive summary, to... Piszą do Paszy, a Pasza przesyła Kadiemu i Kadi daje opinię, czy to zgodne jest. Tam chodziło, zdaje się, między innymi o to właśnie, czy te woły... Tak, no chodziło o to, czy te woły można wydać, czy te woły można oddać na stronę... Bo nie było problemu, żeby je tutaj przywieźć, ale teraz, żeby je oddać z powrotem, no to trzeba było spytać, czy to jest zgodne z szariatem, żeby je z powrotem oddać. I pro tego biednego Rusyna, Ustyna, to koszt tam było maleńki, podziwny terkinar. Pewnie zarabiali na tym. Dobra. Jeszcze raz zapytam, czy ma ktoś pytanie? Nie. No, w takim razie bardzo dziękuję naszym uczestnikom. Niesamowita dobra opowieść, faktycznie fascynująca i bardzo dziękuję. No i w razie, kiedy nie ma już pytań i nikt nie chce nic powiedzieć, to w takim razie przepraszam, a pan profesor Ostapczuk jeszcze ma pytanie, ile to
ręka tak jest. Nie, to było hotowanie. Aha, to pauza. Zrozumiałem. Nie tylko ja. Aha, dobra. Dobra. No w takim razie bardzo dziękuję naszym uczestnikom i faktycznie możemy już zamykać w takim razie nasz webinarium. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. I się spotkamy wreszcie w normalnym. Bardzo dziękujemy. W Avri. Czekamy, czekamy. Można i w Warszawie, można w Bukareszcie. Można w Kiszyniowie. W Warszawie już można. No dotarło do Częstochowy, można dojechać do